Na krańcu wód Bóg zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. Księga Joba 26:10. Ziemia jest planetą genialnie chronioną. Woda jest konieczna do życia na Ziemi. Na każdym miejscu naszej planety znajdujemy wodę. Chmury zanoszą ją w najbardziej odległe miejsca, gdyż raz pada w postaci deszczu, innym razem pada śnieg, niekiedy nadchodzi jako mgła. Nawet na pustyniach pojawia się mgła lub w niektórych okresach pada deszcz. Na Ziemi znajduje się około 1,4 miliarda kubików wody w nieustannym obiegu. Jedynie 1,1% wody znajduje się w atmosferze. Aby nic się nie straciło z tej cennej wilgoci, nad nami znajduje się coś w rodzaju bariery, która uniemożliwia wydostawanie się pary poza atmosferę. Gdy woda zmienia się w parę i wstępuje do góry, zamarza w drobne lodowe kryształki, a te opadają, ponieważ są cięższe niż para. W ten sposób zahamowana jest możliwość wyparowania wody do wszechświata, a my możemy egzystować na przyjaznej życiu i utrzymanej w odpowiedniej dla życia temperaturze planecie. Ponadto jest jeszcze atmosfera. Nie byłoby atmosfery ziemskiej i magnetosfery, bylibyśmy bezlitośnie napromieniowani słonecznymi promieniami, wystawieni na działanie wiatrów słonecznych i bombardowani meteorytami. Jeśli nie byłoby atmosfery ziemskiej i magnetosfery, to bylibyśmy bezlitośnie naświetlani promieniami słonecznymi, wystawieni na działanie wiatrów słonecznych i bombardowani meteorytami. Życie zostałoby zniszczone, a planeta Ziemia byłaby wysterylizowana, a jednak pędzi z niewyobrażalną prędkością na swoim torze w Układzie Słonecznym, chroniona powłoką ozonową i atmosferą. Trzeba przyznać, że brakuje nam wiary, aby stwierdzić, że to wszystko powstało przez przypadek. Ja na przykład tak mam. Muszę przyznać, że brakuje mi wiary, aby stwierdzić, że to wszystko powstało przez przypadek i z upływem czasu tak się samo ukształtowało. Tak perfekcyjnie i piękne? Nie. To Bóg zakreślił granice i stworzył na Ziemi atmosferę i horyzont, a we wszechświecie umieścił światła, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat, jak mówi nam pierwsza Mojżeszowa, 1 rozdział 4 werset. Powiem razem z Dawidem, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego, jak mówi Psalm 19, rozdział 2. A ty może wierzysz jeszcze w to, że to się ułożyło przypadkowo. Przypomnij sobie dowolne doniesienia, które jednoznacznie zaprzeczają temu, że mógł to być przypadek. Nawet modna ostatnio koncepcja globalnego ocieplenia. Dlaczego tak bardzo boją się ludzie zmiany o jakąś niewielką ilość stopni? Dlatego, że gdyby było o parę stopni więcej lub parę stopni mniej, nie byłoby życia na Ziemi. A to dowodzi, że ktoś, a ja wiem kto, Słowo Boże mówi, że to Bóg. To Bóg ustanowił granice i przez tyle czasu od czasu stworzenia Ziemia istnieje i po potopie też istnieć będzie, dopóki Bóg postanowi. Bo oczywiście kiedyś Ziemia cała spłonie, będzie wtedy, można powiedzieć, globalne ocieplenie. No skoro wszystko spłonie, to będzie w tym ciepło, więc będzie globalne ocieplenie. i spłoną wszystkie dzieła ludzkie na tej ziemi i będzie potem nowa ziemia i nowe niebo po tej katastrofie. Ale to będzie moment, kiedy to Bóg to wyznaczy. I teraz pytanie, co z tobą wtedy będzie? Bo śmierć ciała nie narusza życia, duszy. Śmierć ciała nie narusza życia. Musisz być pojednany z Panem Jezusem. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym. Inaczej będziesz potępiony.